Przyszła do mnie kobieta ze strasznym problemem, że ona nie ma pasji w życiu. Znaczy, według niej życie powinno być jak pudełko czekoladek, a w środku powinna być pasja. I ona w swoim życiu potrzebuje pasji. Ona nie ma pasji. Twierdzę, że problem jest duży. Jak człowiek żyje bez pasji w życiu. Bo w życiu trzeba mieć pasję. Podobno. Takie jest powszechne podejście do życia. Natomiast ja uważam, że odwrotnie, że powinno być zupełnie odwrotnie, że to ja jako człowiek powinienem mieć pasję do życia, nie żyć z pasją, tylko żeby w moim życiu tworzyć pasję. Pasja to jest ta radość, to jest to szczęście. To jest ten zapach, to jest to, co ja tworzę w swoim życiu. Nie moje życie powinno mieć radość, tylko ja powinienem swojemu życiu nadawać radość. Ja powinienem korzystać z tej radości, którą daje mi życie. Ponieważ żyć z pasją, to po mojemu żyć jak z zamkniętym pudełkiem ciasteczek. Natomiast to, co ja proponuję, to ty korzystaj z tych ciasteczek. To ty dokładaj tych ciasteczek do pudełka. A jak ci się skończą, to zbieraj w tym pudełku wiele innych cudowności. Dlatego proponuję, spowoduj tak, żeby twoje życie miało pasję, pasję, pasję.